Na tym filmie omówię, jak należy interpretować wykres kwantyl-kwantyl w przypadku badania zgodności wybranej cechy statystycznej ilościowej z rozkładem normalnym. Wykres ten to bardzo przydatne narzędzie i pozwala ono porównywać kwantyle empiryczne, czyli obserwowane, z kwantylami, które mogłyby wynikać, gdyby dana cecha miała mieć zgodność z rozkładem normalnym. Na wykresie najłatwiej tutaj zacząć od zrozumienia, że oś x reprezentowana jest właśnie przez wartości obserwowane, czyli te, które miały na pewno miejsce w danych. Zaś tutaj mamy wartość oczekiwaną przy rozkładzie normalnym. I mamy oś, która ma zaznaczone tutaj pewne nachylenie, i na tym wykresie, jeśli dane są zbliżone do rozkładu normalnego, to te punkty powinny się układać wzdłuż linii przecięcia tej osi. Im bardziej punkty przypominają prostą linię, tym bardziej te dane są zgodne z rozkładem normalnym. Musimy pamiętać, że też mają miejsca tak zwane odstępstwa na krańcach, czyli na zbiorze początkowym lub na zbiorze najwyższych to wartości. Jeżeli mogą one oczywiście wskazywać na obecność wartości odstających, czyli takich, które zdecydowanie odbiegają od większości wszystkich punktów. One mogą wpływać na taką ogólną ocenę normalności tych danych rzeczywistych, które analizujemy z rozkładem normalnym. Jeszcze dodatkowo, jeśli punkty na wykresie odchylają się od linii w sposób zakrzywiony, czyli no tutaj tych punktów mamy mało, lub w sposób skośny, to możemy sugerować, że taki rozkład danych jest inny niż rozkład normalny. Przykładem takich wykresów mógłby być wykres, który miałby kształt litery S lub litery J. Jeśli punkty, które tutaj mamy narysowane, układają się wzdłuż linii, to jest bardzo dobry znak. Zawsze musimy pamiętać, że analiza wykresu kwantyl-kwantyl jest tylko narzędziem wstępnym. Należy najlepiej przeprowadzić konkretnie test statystyczny, na przykład test odpowiednio Shapiro-Wilka czy Kolmogorowa-Smirnowa, aby w innej, bardziej jednoznacznej formie odpowiedzieć na pytanie, czy normalność rozkładu reszt w danym analizowanym przypadku faktycznie ma miejsce, czy też nie.